Spekulacji na temat tego, kto zostanie mistrzem Anglii, jest jeszcze więcej niż samych zespołów, tak więc stwierdziliśmy, że zapytamy się was na grupie, co o tym sądzicie. Wyniki ankiet też tak bardzo mnie nie zadziwiły, ponieważ no zgadzam się z tym, co zagłosowaliście. Według was mistrzem Anglii zostanie w tym sezonie Manchester United, z czym no poniekąd się zgadzam. United wydało w ostatnich latach gigantyczne pieniądze na transfery, co na początku nie przekładało się na wyniki, ale widać, że z sezonu na sezon jest coraz lepiej. Mourinho objął ten zespół rok temu i chociaż wydawało się, że będzie to jeszcze większy temat do śmieszkowania, powoli United się wyrabia, tak? Mają dość silną kadrę, która nie była jeszcze do końca zgrana, nie była jeszcze kompletna, ale myślę, że w tym sezonie się to zmieni. Pokazał to trochę mecz z Realem Madry, którym zostali trochę jakby stłamszeni podczas pierwszej połowy, ale pokazali, że też potrafią walczyć. Według mnie i nie tylko mnie, United nastawia się na zwycięstwa z zespołami z dolnej części tabeli niż bardziej z zespołami z top 6, co jakoś specjalnie mi nie dziwi. Kiedy chce się wygrać Premier League, to trzeba skupiać się na drużynach z dołu tabeli, ponieważ Anglia to dość specyficzne miejsce i tutaj zespoły z dołu tabeli potrafią ukraść punkty tym bardziej wymagającym rywalom. Do tego dochodzi drugi sezon Mourinho, co w teorii jest zawsze tym najlepszym, tym najbardziej owocnym. Więc zobaczymy, czy spisze się to także w tym sezonie. Na drugim miejscu w naszym ankiecie uplasował się Manchester City. Guardiola dość aktywnie spędzał czas na okienku transferowym, wymieniając całą linię obrony i może to być równocześnie plus i minus. Guardiola na chwilę obecną dysponuje wielkimi pieniędzmi i bardzo chętnie z nich korzysta. Co chwilę bije jakiś rekord transferowy, co już wcale mnie jakoś nie dziwi, te kwoty są coraz większe i to się raczej nie zmieni. Ściągnął zawodników jakich chciał, może im wpoić swoją filozofię gry i ta jego układanka może zacząć wreszcie działać. Ale ma to też swoje minusy. Pamiętajmy, że gdy wymieniasz całą linię obrony naraz i każesz im grać obok siebie od samego początku, no to możesz mieć pewne obawy co do zgrania. Wszystko zależy od tego, jak zawodnicy przepracowali okres przygotowawczy, czego dowiemy się już za chwilę. Jedyne co mnie teraz zdziwiło, to trzecie miejsce Liverpoolu. Wprawdzie The Reds mają sposób na drużyny z góry tabeli, jednak często przegrywają z zespołami z dołu tabeli, więc są takim jakby Robin Hoodem, co raczej nie zwiastuje dobrze ich sezonu. Jest to teraz takie przeciwieństwo Manchester United, o którym wspominałem wcześniej. Do tego dochodzi tutaj sprawa z Coutinho. Jeśli faktycznie przejdzie do Barcelony, no to Liverpool może mieć problem ze znalezieniem następcy, zwłaszcza w tak krótkim czasie. Jeśli jednak Coutinho zostanie, w co wątpię, no to być może Liverpool ma szansę. Pożyjemy, zobaczymy. Top 4 ma zamykać Chelsea, z czym się zgadzam. The Blues dość słabo przepracowali okres przygotowawczy i jakoś nie wróżę im bezpośredniej walki o trofea. A przynajmniej w tym sezonie. Wprawdzie zaczęli się wzmacniać od niedawna, ale pamiętajmy, że z takimi wahadłami jak Alonso i Moses, no to nie znajdzie się daleko w drugi sezon z rzędu. I do tego strata Maticia oraz koszty wydaje się dość bolesna. O ile dobrze pamiętam, to w zeszłym sezonie Costa zdobył najwięcej punktów dla jakiegokolwiek zespołu w Anglii. Brazylijczyk ma swoje odpało, jednak klasy odmówić mu nie można. Należy też pamiętać, że kadra Chelsea jest strasznie okrojona. Jest ona dwa razy mniejsza od kadry Arsenalu, więc nie dziwmy się Antonio Conte, że ciągle wariuje. Arsenal ma znaleźć się na piątym miejscu, z czym kompletnie się nie zgadzam. Wenger przeprowadził fantastyczne transfery, a transfer dla Lacazette'a dosłownie podbił moje serce. Arsenal w końcu ma porządnego napastnika, a wydaje się, że Sanchez w tym sezonie raczej nie odejdzie. Przynajmniej dopóki nie skończy mu się kontrakt. Do tego dochodzi brak udziału w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Tak więc myślę, że Arsenal może spokojnie powalczyć i myślę, że znajdzie się w top 3. Top 6 ma zamknąć Tottenham, co może się wydać dla was kontrowersyjne, ale dla mnie nie jest. Koguty w tym sezonie w ogóle się nie wzmacniają, stracili już Walkera, a mogą stracić i Rose'a, co raczej nie jest dobrym prognostykiem na ten sezon. Tottenham ciągle ma bardzo silną kadrę z zeszłego sezonu, która była świetnie zgrana i świetnie sobie radziła. Jednak pamiętajmy, że takie zaniedbanie kwestii transferów może się skończyć tak samo jak w przypadku Chelsea sprzed 2 lat. W tym sezonie Benjaminkami będą Brighton, Huddersfield oraz Newcastle. Według was Newcastle w ogóle nie ma szans na spadek, utrzyma się razem z Benitezem, mimo braku jakichś tam dobrych transferów. Pierwszy zespół do spadku, jaki nominowaliście, to Huddersfield. Wrócili oni do angielskiej ekstraklasy po 45 latach i nie są w niej ograni. A transfery, które robią, jakoś nie mają ogrania w tym kraju i ja osobiście też czarno to widzę. Według was spadnie także Barnley, które dobrze sobie radziło w zeszłym sezonie, ale jednak w tym nie robią żadnych transferów, podobnie jak Tottenham. Z
sprzedali także Kina oraz Greya, co będzie niewątpliwie osłabieniem. Także według Bas i mnie są oni murowanym kandydatem do spadku. Ostatnim spadkowiczem ma być Brighton, które wróciło do Ekstraklasy po 35 latach. Podobnie jak Huddersfield, mogą oni być trochę zagubieni w pierwszym sezonie w Premier League, a brak napastnika myślę, że nie wróży dobrze na ten sezon. Blisko strefy spadkowej może też znaleźć się Swansea. Z sezonu na sezon grają oni coraz gorzej, a jedynym ogniwem spajającym zespół jest Sigurdsson, który może opuścić zespół w tym okienku transferowym. Do niedawna kandydatem do spadku było także Watford, ale zakupili oni niedawno Andre Greya, co wyklucza ich z tego grona. Przynajmniej na razie. Premier League ruszyło, a więc możemy delektować się pięknem tych rozgrywek. Zakończymy tutaj ten odcinek, a ja zapraszam Was do polubienia naszego fanpage'u na Facebooku Angielskie Espresso oraz dołączenia do naszej grupy Football w Anglii, gdzie często rozmawiamy na temat angielskiej piłki oraz staramy się wprowadzić interakcje między YouTube'em a grupą. Dzięki za obejrzenie, jeśli film się spodobał, to wiesz co robić. Nie przedłużam, lecimy oglądać mecz, na razie, hej!